Przede wszystkim, panie profesorze, ja bardzo dziękuję w imieniu wszystkich za tę niezwykłą lekcję. Myślę, że ona w sposób zupełnie niespodziewany wkomponowuje się w wystąpienie, które przed dwoma dniami miało miejsce, w drugim dniu konferencji, gdzie przeniesiony wykład niestety z soboty na niedzielę uniemożliwił panu profesorowi wysłuchanie wystąpienia zupełnie niezwykłej osoby, mianowicie pana Pieszko z Wilna, który przez 20 minut opowiadał o tragedii współczesnych Polaków zamieszkujących tereny Litwy. Pokazuje to zupełną odwrotność perspektywy w czasie teraźniejszym w stosunku do tej niezwykle przebiegającej harmonijnej historii przez wiele wieków. W tej chwili w ramach Wielkiej Unii Europejskiej dochodzi do ewidentnego prześladowania naszych rodaków w majestacie prawa unijnego, a może po prostu przy ignorowaniu tego prawa, przy słabości polskiej dyplomacji, której już nie prowadzą biskupi. I w cały ten kontekst wpisuje się ta perspektywa odległa, a piękna, która może chyba być ideałem, do którego wszystkie strony tego nabrzmiewającego w tej chwili problemu powinny zmierzać. Więc to tak tytułem może i serdecznie polecam Państwu to właśnie wystąpienie pana Pieszko, abyście wysłuchali Państwo na naszej stronie w perspektywie tego, co dzisiaj mogliśmy usłyszeć. Ja również przekażę te linki do Litwy, ponieważ myślę, że to bardzo umacniające będzie godność naszych rodaków na kresach wschodnich. A teraz już wrócę do pytań internautów. Tutaj cała masa wypowiedzi, włącznie z propozycją, ażeby to pan profesor został ministrem spraw zagranicznych. Myślę, że tutaj brawa. A jeśli chodzi o pytania merytoryczne, to jak ocenia pan profesor aktualne działania współczesnych polityków w kierunku tworzenia Międzymorza, czyli tak zwanej polityki jagiellońskiej, Polski jagiellońskiej, przepraszam, to jest jedno z takich, które wyłowiłam jako istotne. I drugie, pod koniec XVIII wieku Białoruś była bardzo blisko związana z kulturą polską. Czy rząd II RP dobrze robił, że po traktacie w Rydze próbował spolonizować Białorusinów, zamiast traktować ich jako część kultury? To oczywiście jest pytanie i zdanie internauty. I jeszcze krótka uwaga, a ciekawa. Rycerze zakonu krzyżackiego wywodzili się z Nadrenii i Westfalii. Ci z Nadrenii byli frywolni, a ci z Nadrenii surowi. Czy może pan profesor coś powiedzieć na ten temat? Nie wiem, czy na temat jednych, czy drugich. Być może jako komentarz do tej różnicy. Także to może takie trzy głosy. Bardzo proszę, a później pan. Bardzo dziękuję. Najpierw spróbuję odpowiedzieć na te pytania. Najkrócej na to ostatnie, bardzo miłe pytanie dotyczące różnych oblicz, zakonu krzyżackiego. Oczywiście bywali i wielcy mistrzowie zajmujący się muzyką z zamiłowaniem i tacy, którzy z zamiłowaniem zajmowali się przede wszystkim zabijaniem Litwinów. Różnie to bywało. Nie umiem tego przyporządkować jednak terytorialnie z krajami pochodzenia. To chyba równie, powiedziałbym, ryzykowny stereotyp, jak powiedzieć Litwin ponury. No, wiemy, że jest taki stereotyp, ale czy każdy Litwin jest ponury? Chyba nie. Albo kiczliwy liach, jak mówią Rosjanie z kolei o nas. Ale na pewno warto pamiętać o tym, że zakon nie tylko zajmował się, może tak powiem, walką z Litwinami czy zmaganiem z Polakami, ale prowadził także bardzo żywą działalność kulturalną i gospodarczą. Ale zostawmy tę kwestię historyczną, wróćmy do kwestii może ważniejszych politycznych. Kwestia Międzymorza. Sądzę, że teraz jest może większa na to szansa niż kiedykolwiek wcześniej w ostatnich 20 kilku latach, a to z dwóch powodów. NATO, to znaczy na ożywienie projektu Międzymorza. Pierwszy powód jest ten, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, czy powiedzmy dwóch lat, jakby prysł mit tego, że Zachód wszystko za nas załatwi, że Zachód wszystko wie lepiej i że no my tutaj, no to wiadomo, nic nie potrafimy, nic nie umiemy, to musi Berlin zdecydować, Bruksela, Paryż, a my mamy przyjąć do wykonania, bo to będzie najlepsze dla nas.
No niestety okazało się, że nawet Berlin, który wszyscy w pewnym sensie szanujemy za sprawne państwo, za umiejętność obrony interesów własnych obywateli, to jest prawda, ale jednak okazało się, że nie wiadomo, czy ten rząd w Berlinie nawet swoich własnych obywateli interesy potrafi obronić dobrze. Decyzja dotycząca sprzed kilkunastu miesięcy nieograniczonego wpuszczania tak zwanych uchodźców postawiła pod znakiem zapytania mądrość nawet tego ośrodka mądrości w polityce zachodniej. I w Polsce tak to zostało odebrane. Nie wiem, czy słusznie, no ale widać już, że nie przyjmujemy z takim nabożeństwem, jak to jeszcze do niedawna było, wszystkich rozwiązań, które z Zachodu do nas płyną. Skoro tak, to już nie można tak lekceważąco, jak o tym wcześniej mówiono, no między morze anachroniczne, to jakieś polskie rojenia. W tekście, który miałem przygotowany dzisiaj, ale zawsze rezygnuję z tego tekstu pisanego, miałem cytaty z wystąpień ministra Sikorskiego, który z niezwykłą namiętnością atakował tradycję jagiellońską, tradycję II Rzeczpospolitej w szczególności, ale całą tradycję jagiellońską. To z niezwykłą ostrością. No więc myślę, że dzisiaj już tak ostre wystąpienia przeciwko tej tradycji nie byłyby przyjmowane ze zrozumieniem. Natomiast drugi aspekt, który wydaje mi się tutaj ważny i pozytywny z punktu widzenia projektów Międzymorza, że ci, którzy 3, 4, 7 lat temu mówili, Polacy to mają jakąś obsesję antyrosyjską, psychozę. Ten Putin przecież, no właśnie sam minister Sikorski mówił, to taki najbardziej demokratyczny przywódca w historii Rosji, przestrzega praw człowieka. Dzisiaj tak nawet sympatyzujący skądinąd tradycyjnie z Rosją Czesi nie uważają. A to był problem, prawda, że no my owszem mamy swój punkt widzenia na sprawy zagrożenia bezpieczeństwa naszego regionu, ale niektórzy nasi sąsiedzi z naszego regionu Europy patrzą na to inaczej. Dzisiaj troszkę się zmniejszyły te różnice. One pozostają oczywiście, ale zmniejszyły się. Po trzecie, bo jednak jest jeszcze trzeci powód. Myślę, że ważne jest to, że poszukiwanie własnej ścieżki, a raczej powiedziałbym własnego głosu wewnątrz wspólnoty europejskiej nie jest już indywidualnym dążeniem jednego kraju, ale widać poszukiwanie wzmocnienia tego indywidualnego głosu w regionie. Węgrzy, Polacy, Rumuni, o czym nie chcemy pamiętać, dlatego wspomniałem ten hołd z 1387 roku, nie żeby mówić, że prawda, Rumunia ma być nam podporządkowana, składać jakiś hołd, tylko dzielimy pewną wspólnotę losu, zagrożenia z różnych stron. I dzisiaj Rumunia jest z tego względu też bardzo ważnym krajem. A więc Rumunia, Węgry, pod wieloma względami, nie pod wszystkimi, łatwiej jest nam mimo wszystko rozmawiać dzisiaj z Czechami, ze Słowacją. Natomiast wciąż jest bardzo poważny problem z naszymi sąsiadami wschodnimi, z Litwą, o czym wspomniała pani Dobrowolska, gdzie no, ta tradycja małego nacjonalizmu, pełnego kompleksów, które mogą być zrozumiałe, które mogą być, powiedziałbym, odczytane w perspektywie historii jako pewien etap, który trzeba przejść, żeby dojść znów do bliższej współpracy, ale który rzeczywiście przeszkadza w nawiązywaniu tej współpracy. Czy kwestia obolałego nacjonalizmu ukraińskiego, którego Polacy padali ofiarą, no niestety niejednokrotnie w XX wieku. To wszystko utrudnia realizację programu Międzymorza na tym szczególnie ważnym dla niego odcinku dawnej Unii Jagiellońskiej. Ale jednak zagrożenie ze strony Putina, dzisiaj możemy o tym nie myśleć, dzisiaj są wybory w Stanach Zjednoczonych, ale przecież kto jest głównym rozgrywającym w tych wyborach? No nie Donald Trump, nie Hillary Clinton, tylko Władimir Władimirowicz stał się najczynniejszą siłą polityczną, a w każdym razie najczęściej wymienianym argumentem w tych wyborach. To pokazuje jakby o skali możliwości naszego wielkiego wschodniego brata. I ta skala będzie oczywiście koncentrowała się nie na Stanach Zjednoczonych, bo Putin nie zajmie Stanów Zjednoczonych. Ale dlaczego miałby
nie zaatakować Łotwy, Estonii, Litwy? Dlaczego miałby nie domagać się od partnerów zachodnioeuropejskich podziału strefy wpływu w Europie Środkowej? Otóż to właśnie jest powodem, dla którego myślę, że istnieje możliwość przejścia ponad tymi przykrymi dla nas, a zwłaszcza dla Polaków mieszkających na Litwie czy na Ukrainie, okolicznościami bieżącej polityki litewskiej czy ukraińskiej i poszukiwania znów wspólnych rozwiązań dla całego regionu. Natomiast o Białorusi jeszcze wspomnę. Pojawiły się różne głosy na temat częściowego, no powiedziałbym delikatnego, ale wyraźnego otwarcia polskiej polityki na Białoruś Łukaszenki. Ja akurat jestem zdania, że postąpiono bardzo słusznie, bardzo dobrze. Nie dlatego, że Łukaszenko jest bohaterem mojego romansu, bo jest, no nie powiem kim, prawda, ale im dłużej trwa Łukaszenko, tym solidniejsza jest suwerenność Białorusi. A dla nas lepsza jest suwerenność Białorusi niż zastąpienie jej kilkoma guberniami Federacji Rosyjskiej. I wejście w próbę bardzo trudnego, bardzo ryzykownego dialogu, jeżeli można użyć tak szumnego słowa, z reżimem Łukaszenki stwarza przynajmniej nadzieję na to, że będzie można załatwiać konkretne sprawy, na przykład dla Polaków mieszkających na Białorusi, na przykład związanych z ujawnieniem listy białoruskiej, katyńskiej oraz innych spraw bardziej strategicznych, ważniejszych dla bieżącej polityki państwa polskiego. A więc myślę, że pojawiło się parę przesłanek, które powodują, że budowanie polityki Międzymorza jest znów realne i możliwe. Przesłanką najważniejszą oczywiście jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w zeszłym roku, bo bez Polski nie da się budować polityki Międzymorza. Jeżeli w Polsce jest władza, która szuka rozwiązań w tym kierunku idących i znajduje już kilku partnerów, a znajduje i szuka ich intensywnie nadal, dyplomacja prezydenta Dudy w szczególności na to wskazuje, to myślę, że no pojawiła się realna szansa. Czy ona zostanie wykorzystana, to już jest pytanie do przyszłości, nie do historyka. Aha, jeszcze co do polonizacji Białorusinów. Tak, Białorusini tak to pamiętają, no bo rzeczywiście tak zwane szkoły utrakwistyczne wprowadzone rozporządzeniem ministra Grabskiego no nie sprzyjały utrzymaniu języka narodowego białoruskiego lub też jego upowszechnieniu tam, gdzie dominowała świadomość tutejszych, nie Białorusinów, nie Polaków, nie Rosjan, tylko tutejszych, tylko sprzyjała no, raczej szerzeniu polonizacji. I tak to jest odbierane z narodowego białoruskiego punktu widzenia. Możemy tego nie akceptować, odrzucać, ale nie możemy powiedzieć, że Białorusini tak nie myślą. Po prostu, skoro tak myślą, to albo możemy to przyjąć do wiadomości i zastanowić się, co z tym zrobić, albo no, możemy udawać, że wszystko było świetnie w II Rzeczpospolitej dla wszystkich, ale nie było. Panie profesorze, nie jestem historykiem, więc dla pana profesora nie jestem żadnym partnerem. Ale chciałem się spytać, czy dwa aspekty, które kiedyś, nie wiem, czy wyczytałem, czy jeszcze pamiętam, czy nie, czy bardzo wiążą się z pańskim wykładem. Pierwsza rzecz. W Polsce od 1505 roku nie wolno było uwięzić szlachcica bez sądu. Natomiast w Wielkim Księstwie Litewskim tego nie było. Druga rzecz. W Polsce nie było tytułów arystokratycznych. Nie było. A skąd się pojawili? Bojarzy litewsko-ruscy w ramach Unii Lubelskiej zażyczyli sobie utrzymania. Pierwsze uksiążęcenie było na Sejmie Rozbiorowym w 1772 roku trzy rody. Ponińscy, poniatoscy, a czy trzeci to był masalscy? Nie pamiętam. Masalscy byli wcześniej książętami ale z czasów. Ale to trzeci nie, a w każdym razie trzy rody. Nie pamiętam trzeciego. Czy mam rację? Już spróbuję odpowiedzieć. Zasada neminem captivabimo została wprowadzona
Jedlnik w Krakowie w 1430 i 1433 roku w Koronie i została już za życia Kazimierza Jagiellończyka, bo nie za życia Jagiełły samego, który nadał te przywileje fundamentalne dla wolności osobistej. Zostały rozszerzone na Litwę, a więc jeszcze w drugiej połowie XV wieku. Nie jest prawdą, że szlachta litewska była pozbawiona tych przywilejów w wieku XVI czy XVII. Przyszło to do niej z pewnym opóźnieniem. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tytułów książęcych, to one w przypadku Litwy wywodziły się po prostu z dwóch rodów panujących, czyli Rurykowiczów. Wszyscy potomkowie Rurykowiczów, a tu są bardzo różne rody, w to wchodzą, i wszyscy potomkowie Giedyminowiczów mają prawo do tytułów książęcych. To są różne rody właśnie masalskich, między innymi połubińskich, czartoryskich i tak dalej, tutaj wiele tych rodów się znajduje, albo z linii Rurykowiczów, albo z linii Giedyminowiczów. I tego nikt nie kwestionował w Rzeczpospolitej, no bo to są stare rody książęce, tak jak każdy Piast był tytułowany książęciem, czy księciem, przepraszam, bo przecież do XVII wieku jeszcze Piastowie żyli. Natomiast na Sejmie trzeba było zaakceptować nadanie tytułów książęcych. Przed 1569 roku taką akceptację zdobyli dla siebie Radziwiłłowie, którzy nie wywodzili się ani z Rurykowiczów, ani z Giedyminowiczów, tylko nadał im tytuł książęcy cesarz rzymski, Karol V. Jeżeli dobrze pamiętam, w każdym razie cesarz na pewno rzymski. I później Lubomirscy na tej samej zasadzie uzyskają zatwierdzenie swojego tytułu książęcego, też nadanego przez cesarza. Natomiast były to wyjątki, które musiał Sejm zaakceptować, bo zasada generalna brzmiała: nie uznajemy żadnych nowych tytułów książęcych. I tylko bardzo rzadko od tej reguły były przyjmowane wyjątki po to, żeby zaspokoić jakieś tam indywidualne ambicje, za którymi stały jeszcze pieniądze, przekupstwo, którymi można było przekonać braci szlachtę, że będzie ktoś równiejszy od nich. Bo zasadą tej reguły, regułą tej reguły było utrzymanie równości obywateli, żeby nikt nie był równiejszy od nas. Panie profesorze, proszę państwa, jeśli można. Chciałbym tylko zaznaczyć, jeśli chodzi o moje pochodzenie, nie mam nic wspólnego z Ukrainą ani z Litwą. Niemniej, jeśli sięgamy, a większość z nas tutaj z pewnością, pamięcią, choć 10 lat wstecz, 10-12, nie sposób nie zauważyć zaktywizowania się wielkiej liczby ludzi po przejęciu władzy przez koalicję PO-PSL, rok 2008 był takim momentem. Chodzi właśnie o relacje polsko-litewskie, polsko-ukraińskie. Proszę państwa, lipiec 2008 roku, 65. rocznica Rzezi Wołyńskiej i uroczystości zorganizowane z wielką pompą tutaj przed Domem Polonii na Krakowskim Przedmieściu pod patronatem, honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu pana Jarosława Kalinowskiego. Więc może to coś mówi. Proszę państwa, a teraz mówię tylko o swoich obserwacjach. Towarzysze ludowcy, istoty spod znaku Macieja i Romana Giertychów rozpanoszyły się przez te 8 lat, a wcześniej przez około 60 lat. I nigdy nie było im lepiej niż w stanie wojennym. I jeden przykład. Kilka tygodni temu mowa w Senacie pana senatora, profesora Jana Żaryna. Pana Jana Żaryna, który był przez szereg lat koordynatorem na Mazowsze ruchu społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Imienia Lecha Kaczyńskiego? Może imienia Piotra Zgorzelskiego? Może imienia Jakuba Struzika? Ale panie senatorze Żaryn, kogo pan reprezentuje? Dziękuję bardzo. Nie bardzo wiem, jak to skomentować, poza dwoma tylko elementami, na które chciałem zwrócić uwagę. Jeden. Polska tradycja polityczna jest tradycją wolności politycznej, wolności słowa. A więc myślę, że i Roman Dmowski się w niej jak najbardziej mieści, i pan, który krytykuje tradycję Romana Dmowskiego. Natomiast
no, próba wykluczenia którejś z tradycji, powiedzenia, że Dmowski nie ma miejsca w polskiej historii, że ma miejsce tylko Piłsudski, jest, no, powiedziałbym, równie niedobra, jak upieranie się przy tym, że tylko Dmowski ma prawo do reprezentowania Polaków. A więc myślę, że pan profesor Żaryn z pełnym przekonaniem pełnił funkcję koordynatora tego ruchu i dał świadectwo swojemu zaangażowaniu w tej sprawie, przede wszystkim w kwestii, dla mnie będącej papierkiem lakmusowym, kwestii smoleńskiej. Jeśli w tej sprawie ktoś się umiał zachować przyzwoicie, to znaczy, że był godny nazywać się koordynatorem czy uczestnikiem choćby ruchu imienia Lecha Kaczyńskiego. A inne sprawy związane ze sporem naszych różnych dziedzictw politycznych wewnątrz Rzeczpospolitej są sprawami, w których możemy, wierzę, różnić się między sobą. Myślę, że dalszy ciąg tej dyskusji, właśnie, którą tutaj, która zarysowała się pod koniec, będzie przebiegał za miesiąc, bowiem tytuł następnego spotkania Bratni Spór. I sądzę, że wówczas wszystkie stanowiska będą miały szansę dojść do głosu, a pan profesor dokona właściwego spuentowania naszych narodowych sporów. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wykład. Symbolicznie zamiast róży czerwonej płyta wykonawców koncertu, który zakończył naszą konferencję polonijną. Myślę, że może będzie na wieczory dobry do słuchania. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.